Rozpoczynamy tydzień, a przy okazji wam pokażę, z jakimi zmaganiami kierowca musi się zmagać. Dziwnie to brzmi, ale dobra. Widzicie w lusterku rampę. Widzicie? W oddali płot. To jest dojazd do rampy. Patrzcie, dojazd. I płot. Jak tu teraz wyjechać? Jak ja jestem zastawiony? I tutaj patrzcie. I tutaj jest druga naczepa, patrzcie, w lusterku. Mniejsza w to. Ja wybrałem najlepszą opcję, czyli środkową. I tak było chujowo wjechać, bo tutaj stałem auta, więc jak tu się wyłamać? Akurat na środek nie było aż tak ciężko, ale co ma zrobić kierowca, który musi się wyłamać tam? Musi uważać na ten płot, gdy są auta, czyli ja jestem na środku. I jak ma się wyłamać gościu, który ma tą naczepę, żeby tam wjechać, jeśli tu są zostawione auta? I mały paradoks, rano auta były zestawione tu, gdzie mój palec. Czyli tu, w tym rządku. Tu całe aż do... Trzeba wszystkie delegacje wypisać, wszystko na nowo, wszystkie stany na nowo rozpisać, bo się zaczyna miesiąc wrzesień. Ja wam powiem, że szybko minęły te wakacje, jak dla mnie, samochód rejestracyjny 3015N, stan licznika, żebym ja to wiedział. A gdzieś miałem zapisane właśnie na kartce. Autostrada nie, to nie jest. Ach, widzicie? Fajnie sobie to na kartce zapisać. Mój samochód ma przejechane 11 004 623. Jesteśmy w Kostrzynie, przed Poznaniem trochę kilometrów. Na stanie 2.20, więc nie jest źle. Potem się pauzujemy, czyli a jest godzina 13. Pauzujemy się prawdopodobnie do 14, ale sobie trochę pospałem, bo o 8 był rozładunek. Wyjechałem tak na styk. Przyjechałem też na styk, no właściwie w porcie się opóźniłem, jak zawsze czekałem 3 godziny na jeden kontener, żeby załadować, czekałem 1,5 godziny na suwnicę, no i potem, żeby załadować drugi i kolejne 1,5 godziny, no tak to bywa, no i się zrobiły 3 godziny i miałem wyjechać o 20, przyjechać o 2, pierwsza, druga w nocy do Poznania, wypauzować się do 10, jechać do Jeleniej Góry i zrzucić się jeszcze tego samego dnia, czyli dzisiaj właściwie o 15.16. No ale że suwnica podjechała tak późno, więc wszystko z planów nici. Także to nie wyszło. Jeszcze na dodatek miałem awarię, czyli poduszka mi strzeliła. Także powietrze z niej uciekało, wszystkie czujniki się włączyły. Ever, robota, sprzątanie. Czapy co robię, już. Ha, zajebiste.
Gdańsku. Wczoraj właściwie byliśmy rano w Jeleniej Górze, czyli w górach, a w nocy już byliśmy w Gdańsku nad morzem, na Westerplatte, jak widzicie, słyszycie. Także fajnie to się złożyło. Wracaliśmy sobie na pusto z dwoma kontenerami. Zrzuciliśmy w Jeleniej Górze, tam były takie mega serpentyny, co tam wam mówiłem. Także fajnie było. I teraz jedziemy sobie do Kalisza. Za Kalisz trochę, koło Wrocławia. Także ładujemy o 5 rano kontener 40 stop. Bym pokazał, jak to wygląda, ale za ciemno jest niestety, tylko tutaj było światło. Także środa mamy. Mamy dzisiaj środę, czyli środek tygodnia. I jedziemy z kolejnym kółkiem. Także jeszcze trzeba zatankować. Paliwo zobaczyć. Witam już po południu w mojej kryjówce nornej. Także sobie jem powoli czekoladkę. O! Zajadamy miejsce rozładunku oczywiście. Tak wygląda. W lusterku. A tu za mną nie będzie widać. Ale mniejsza w to. Jest godzina. Patrzę na to, o, jest godzina 14, dojechaliśmy na miejsce w godzinie 13.30. Mieliśmy być na 12, ale magazynierzy byli tacy wyrozumiali, że na przykład powiedzieli, dobra, spokojnie, możesz sobie być na 13.30, nawet to lepiej. Także przez te korki wszystkie kaliszowskie sobie się przebiłem. I co, i teraz montujemy sobie na laptopie odcinek. Także będzie się działo i już mam adres kolejnego załadunku. Czyli ładujemy się w zapomniałem nazwy, za Ale, parę kilometrów za Wrocławiem, także tak to wygląda. Dlaczego nagrywam z tej perspektywy? Chciałbym pokazać, jak wygląda ury łóżko moje zawalone. Oczywiście tak wygląda Scania, nie ma tylko jednego łóżka, ale ma dwa łóżka, także tak to wygląda. Dobra, to do zobaczenia, jak już będziemy we Wrocławiu. Zobaczcie, jakie piękne miejsce załadunku. Jaki piękny parking. Jaki mój parking. To jest coś niesamowitego, nie? I ten, i wam powiem, co jest najgorsze w zawodzie kierowcy? To jest to, że tak jak dzisiaj na przykład we Wrocławiu było to, że wszędzie są ograniczenia 15 ton. My mamy z kontenerem 17 ton. No i nigdzie nie można wjechać. I żadna mapa ci tego nie pokaże, żadna papierowa nawet mapa mi tego nie pokazywała, że tam gdzieś jest 15 ton. Wszędzie, gdzie nie wjadę, jest 15 ton, także do Wrocławia jadę, trzeba teraz tak ogarnąć, żeby zdążyć po prostu. Żeby wszędzie wjechać i nie wjechać się na ograniczenia krążowe. A kontener tak wygląda, jeśli chodzi o ładunek. Czwartek. Rano w domu. Znaczy się nie, po południu jeszcze. Na urząd celny trzeba jechać. Sprawdzamy auto. No, o godzinę 8. Także ładujemy się. Jeszcze pozostałości pod plombę. Mamy godzinę 8. Ładujemy się w miejscowości Kamieniec Wrocławski. Teraz z tego Wrocławia wyjechać będzie masakra jakaś. Zawsze trzeba zwolnić. Auto czy jest w porządku, różnie to bywa w nocy. Dobra, to odpalamy autko, bo się już nagrzać powoli. Opa, hej. Dobra, jesteśmy w środku. No, w końcu w środku. I sobie odpalamy autko. Jedziemy, trochę mi kamera skacza, jedziemy, no i
czwartek, myślałem, że sobie będę fajnie się ułożę w ogóle szybko w domu, bo w czwartek już będę wieczorem w domu praktycznie, nie licząc piątku. I się okazało, że na urzędzie celnym, jak tam byłem na odprawie, bo na eksporcie kontenery się odprawia w urzędzie celnym, na imporcie też, ale to zazwyczaj się dzieje na miejscu, mniejsza w to. No i podchodzi urzędnik celny, celnik tak zwany, i mówi: kontrola czasu pracy. Czyli miałem kontrolę czasu pracy z 28 dni i bieżącego dnia, także to miłe zaskoczenie. Akurat tam żadnych przewinień nie miałem, to te dwa ogólnie przewinienia tam przekroczyłem 10 godzin jazdy, 12 minut, to tam sobie opisałem i właśnie ten opis mu dałem i było wszystko w porządku. W ogóle celnik bardzo fajny i mówił, że jakby kobieta mnie sprawdzała z czasu pracy, to bym dostał mandat, jakbym coś miał przekroczone. Czyli kobiety, bójcie się. Znaczy się...